Temat, o którym będę mówił, nie jest łatwy, ponieważ dotyczy emocji, dotyczy układu nerwowego. Ja zasłuchałem się tego, co mówił pan doktor Andrzej Gawliński na temat samobójstw. Pozwolicie państwo na małą refleksję i opowieść o pewnym przypadku, który miał miejsce w naszej trójmiejskiej firmie korporacyjnej. Mianowicie pracował tam młody 40-letni człowiek, który postanowił popełnić samobójstwo, ponieważ odeszła od niego narzeczona bądź żona, dokładnie tego nie pamiętam. Więc jeden z kolegów imieniem Paweł postanowił mu pomóc. Rozmawiał z nim, słuchaj, nie wygłupiaj się, to jest nieistotne, są jeszcze inne kobiety, znajdziesz sobie kogoś. Odwiódł go od tego okropnego czynu. Kiedy po miesiącu następny kolega chciał popełnić samobójstwo z podobnego powodu, zawołano tego Pawła, który był tak świetnym negocjatorem. I ten Paweł również rozmawiał z tym kolegą, mówi, słuchaj, daj spokój, jesteś młody, masz dopiero 42 lata, więc to nie ma sensu. I również odwiódł tego kolegę od tego kroku. Po miesiącu powiesił się Paweł. Powodem było odejście partnerki. Więc ja chciałem państwu powiedzieć, że układ nerwowy to jest tak dynamiczna zabawka, że czasami jest absolutnie nieprzewidywalna. I nawiązując do tego, co mówił pan, mój kolega, pan doktor Gawliński, rzeczywiście czasem bardzo trudno przewidzieć, dlaczego człowiek wykona jakiś krok, zrobi jakąś czynność, czy odpowiadają za to jego cechy psychologiczne, czy tutaj biorą górę jakieś cechy środowiskowe, czy tak jak pan mówił, czy jest jakaś pomoc, czy jest jakiś wzorzec, czy w ogóle jest moda na samobójstwo. Jednym słowem temat jest niezwykle aktualny. Proszę państwa, tematem tego wystąpienia jest wzrost stabilności emocjonalnej siły psychicznej w warunkach pandemii. W ogóle co oznacza to słowo stabilność emocjonalna i co oznacza to słowo siła psychiczna? Psychologia nie za bardzo jaskrawie mówi nam o tym, co to jest siła psychiczna jednostki. Niektóry człowiek jest w ogóle silny psychicznie, czym on się charakteryzuje. A chyba jedna z takich bardziej standardowych teorii mówi, że człowiek silny psychicznie to jest taki człowiek, który potrafi rozwiązywać różnego rodzaju sytuacje życiowe, albo to jest taki człowiek, który jest zaradny życiowo, wobec problemów życiowych umie stawić czoła tym problemom, albo umie wyjść z tych problemów obronną ręką. Natomiast co to znaczy stabilność emocjonalna? Też nie jest to jakoś precyzyjnie określone, ale chyba mówimy najczęściej, że jest to takie zachowanie, gdzie człowiek reaguje mniej więcej adekwatnie do wysokości bodźca. Jeżeli jest jakiś bodziec, który powoduje jakąś reakcję, to ta reakcja powinna być w miarę podobna do wysokości tego bodźca. Oczywiście ciężko nam zmierzyć, co to jest wysokość bodźca i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, pozwólcie państwo na małą prowokację. Ja ją bardzo lubię. Jeżeli przychodzi pan do mojego gabinetu, czy przychodzi pani do mojego gabinetu, bo boli panią głowa, ja wiem, że ja ten przykład czasami powtarzam, on jest bardzo obrazowy, bo boli panią głowa, to ja wyciągam lekarstwo, na opakowaniu napisane jest, że to lekarstwo ma 100% skuteczność. Pan bądź pani zażywa to lekarstwo, popija wodą, po 15 minutach ból głowy ustaje. Oczywiście informuję panią, że to była zwyczajna kostka cukru, nic więcej nie było w tym lekarstwie. Kiedy następnym razem przychodzi pani do mnie, pan do mnie po to lekarstwo, to ja również wyciągam to lekarstwo z tego opakowania. Ono jest podobne. Pan zjada to lekarstwo, popija wodą, a ja informuję, że była to pomyłka, ponieważ tak naprawdę jest to arszenik i cyjan. I zostało panu bądź pani 15 minut życia. Jak reaguje układ nerwowy? Zaczyna pan sinieć, zaczyna pani się dusić. No, całe szczęście, że ja w ostatnim momencie mówię, to była również kostka cukru. Więc zobaczcie państwo, że tak naprawdę nie było tam nic oprócz informacji, tylko i wyłącznie informacji, która w jednym momencie powodowała, że państwa układ nerwowy zareagował wyleczeniem nas. W drugim momencie ta informacja spowodowała, że państwa układ nerwowy spowodował być może nawet naszą śmierć. Mówimy teraz o pandemii. Mówimy o wirusie, który zawładnął całym światem.
oraz o informacji na temat tego wirusa. Tak naprawdę myślę, że niewielu z Państwa tego wirusa nie widziało na oczy. Myślę nawet, że nikt z Państwa nie widział go na oczy, oprócz wirusologów, którzy podglądają go pod super czułym mikroskopem. Natomiast o sile tego wirusa jesteśmy informowani w mediach. I tylko to stanowi podstawę i grunt do określenia, co ten wirus potrafi z nami zrobić. Studenci WSAiB robią taki przegląd mediów, przegląd prasy i śledzą wszelkiego rodzaju komunikaty, czy to są komunikaty pozytywne, czy to są komunikaty negatywne. Donoszą, tak jak zresztą inni badacze z całego świata, że komunikatów negatywnych jest 70%, a tych pozytywnych 30%. To lekarstwo, które ja dałem Państwu, które spowodowało, że ból głowy przeszedł, to był ten tak zwany, znany powszechnie efekt placebo, prawda? Czyli, że organizm reaguje tylko i wyłącznie na informację, że to jest lekarstwo, które ma mi pomóc. Tamta trucizna, którą podałem Państwu, nazywa się nocebo. Rzadko bardzo o tym mówimy. To jest również informacja, która ma spowodować, że Państwa organizm, czyli mój organizm, zareaguje negatywnie, adekwatnie do tej informacji oczywiście. I teraz przewaga informacji nocebo w środowisku versus placebo wynosi w dalszym ciągu niezmiennie 70-30%. Zatem siłę niszczycielską tego wirusa opieramy na informacji, która pojawia się w mediach oraz na zachowaniach innych osób, którzy te informacje czytają albo słuchają. Mały przykład. Jeżeli ja lecę samolotem, jeżeli ja lecę samolotem, przyznaję, że ja boję się latać samolotem, a dosyć często korzystam z tego środka komunikacji. I ten samolot wpada w turbulencję. Ja nie mam najmniejszego pojęcia, czym to się może skończyć, bo ja nie jestem pilotem samolotów, nie jestem stewardesą. Mówiąc, po prostu nie znam się na tym. I jeżeli ten samolot zaczyna, nie wiem, wpadać w jakąś turbulencję, bądź w jakiś wir, coś tam się dzieje, trzęsie się, to ja, żeby zrozumieć, co się z tym samolotem dzieje, podglądam zachowanie innych osób. Jeżeli ktoś, kto siedzi obok mnie, jest spokojny, czyta spokojnie gazetę, nie wiem, wykonuje jakąś inną czynność, ale jest bardzo spokojny, to ja wnioskuję, że wszystko jest okej. Nic się nie stanie z tym samolotem, na pewno nie spadnie z ulgą. Czyli o pewnych zachowaniach, o tym, jak ja powinienem się zachować, wnioskuję z zachowań innych osób. Konformizm psychologiczny. Gdyby natomiast było tak, że ja lecę tym samolotem i ten samolot się trzęsie, i ja się wystraszyłem, ale nie umiem ocenić, czy ten samolot spadnie, czy jest sprawny, czy nie spadnie. I podglądam za zachowaniem innych osób, a inne osoby się boją, albo inne osoby zauważyły, że ja się boję, co powoduje wzrost ich strachu. Ja natychmiast wnioskuję, że jest źle i ten samolot spadnie. A więc znowu mamy do czynienia z tak zwanym konformizmem psychologicznym, czyli podglądaniem tego, co się może stać, albo jak się możemy zachować, jak powinniśmy się zachować, wnioskując zachowania innych osób. Wracając do sytuacji pandemicznej w kraju. Jestem daleki od tego, żeby snuć jakąś teorię spiskową. Absolutnie, przecież wirus istnieje. Na pewno ten wirus istnieje. Natomiast istnieje również strach przed tym wirusem, który jest niszczący dla stabilności emocjonalnej oraz potrafi czasami być destrukcyjny wobec siły psychicznej. Zatem, jeżeli informacji o wirusie jest negatywnych z przewagą 70-30%, bo wydaje mi się, że nawet ta przewaga jest o wiele większa, to ludzie wnioskują z negatywności tego wirusa poprzez tą informację. Czy w związku z powyższym nasz układ nerwowy będzie zachowywał się adekwatnie, jak wtedy, kiedy dałem Państwu tą kostkę cukru i oznajmiłem, że to jest lekarstwo, albo kostkę cukru i oznajmiłem, że to jest trucizna. Być może,
Ale ten wzrost, ta siła psychiczna polega na tym, że to państwo decydujecie, czy poszczególny człowiek decyduje, jak powinien się zachować wobec różnego rodzaju informacji. Albo jak ten człowiek powinien się zachować wobec istnienia tego wirusa. Jak do tej pory zachowujemy się podobnie, jak zachowują się inni ludzie, ponieważ wnioskujemy z ich zachowania, że ono jest poprawne. Jeżeli natomiast cały szereg osób jest bardzo mocno wystraszonych tym wirusem, bo ja to obserwuję w gabinecie, to znaczy, że znowu wnioskujemy, że jest się czego bać. Pytanie jest teraz takie, czy to dobrze, że informujemy o sile niszczącej tego wirusa, bo w związku z powyższym organizm będzie reagował adekwatnie do tej informacji? Trudno powiedzieć, ale na pewno straszenie tym wirusem może powodować pewnego rodzaju destabilizację psychologiczną. Oczywiście wiemy, co stało się w Zakopanem, że gdybyśmy byli pobłażliwi i gdybyśmy nie straszyli tym wirusem, to ludzie w ogóle wyszliby na ulicę. Ale nie chcę mówić wcale o tym. Chcę powiedzieć, że człowiek stabilny, człowiek rozumny, człowiek silny psychicznie ufa swoim możliwościom i ufa swojemu organizmowi. Państwa organizm wyposażony jest w system odpornościowy. Ten system odpornościowy działa bez zarzutu. Gdyby nie było tak, nie rozmawialibyśmy. Ten system odpornościowy ma wszelkie możliwe mechanizmy, które są wystarczające do pokonania tego wirusa. Bo przecież po to jesteśmy wyposażeni w system odpornościowy, aby zadziałał on w odpowiedni sposób, adekwatnie do możliwości tego wirusa. Co jednak ten system odpornościowy osłabia? Już wiemy oczywiście, że osłabia go stres i osłabia go strach. Czyli strach przed wirusem powoduje destabilizację albo destrukcję bardzo czułego i bardzo specjalistycznego systemu odpornościowego człowieka. Czyli proszę sobie wyobrazić, że to informacja o sile niszczącej może spowodować strach państwa, a ten strach zaburza działanie systemu odpornościowego. Co w takim razie robić? Jak się w takim razie zachować, żeby ten strach zmniejszyć? Tu przypomina mi się mój wykład. Niestety muszę to powtórzyć o tym, że umysł bardzo często przesadza, nadinterpretując negatywne wydarzenia, które znajdują się w środowisku. No, robi to oczywiście po to, żeby nas ostrzec, a nie po to, żeby zrobić nam krzywdę. Ale tutaj pojawiają się pytania, ale ja postanawiam odpowiedzieć na te pytania w ciągu ostatnich 5 minut tego wykładu i wtedy być może, jak tych pytań będzie więcej, postaram się odpowiedzieć Państwu na te pytania. A więc chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Człowiek, który jest stabilny emocjonalnie, reaguje adekwatnie do wysokości bodźca. Jak reagować adekwatnie do wysokości bodźca? Wesprzecie się Państwo wiedzą o wrażliwości i o skuteczności działania swojego układu nerwowego, autonomicznego układu nerwowego oraz układu odpornościowego. Co to znaczy, że jesteśmy silni psychicznie w warunkach pandemii? Znaczy silni psychicznie w warunkach pandemii będziecie Państwo wtedy, kiedy będziecie Państwo ufać swoim możliwościom w większym stopniu, niż podglądać to, jak zachowują się inni ludzie. Teraz, jeżeli inni ludzie zachowują się spokojnie, bo i takie oczywiście są zachowania, że ludzie zachowują się bardzo spokojnie, to nasza reakcja na to zachowanie jest w pewnym sensie płaska, mało emocjonalna. Czyli, że 10 osób zachowuje się spokojnie, w porządku, wyciągamy z tego jakiś tam wniosek, jest dobrze, zachowują się spokojnie, nie jest groźnie, ale wystarczy, że jedna albo dwie osoby zachowują się bardzo nerwowo i są bardzo przerażone. I tego typu ekspozycja jest bardziej wyrazista i ona wetuje w pewien sposób tamte zachowania tamtych osób, które były spokojne. Jednak coś się dzieje, jednak coś złego jest.
To jest znowu domena naszego umysłu, który jest bardziej wyczulony na wszelkiego rodzaju zachowania histeryczne i wyciąga z tego wniosek, należy się bać. Teraz na ile należy się bać tego wirusa? Ja znowu powiedziałem, adekwatnie do wysokości bodźca. Co to oznacza? Znowu powtórzę. To znaczy bać się w taki sposób, że ufając swojemu układowi nerwowemu, że poradzi sobie z tym wirusem. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że są informacje, że jest mutowany, że jest jakiś zniekształcony albo że jest specjalnie złośliwy oraz że nasz system odpornościowy nie poradzi sobie z tym. System odpornościowy człowieka jest nie do podrobienia. Nikt nie potrafi go wyprodukować, nikt nie potrafi go wymyślić. Jest stworzony właśnie po to, żeby radzić sobie w tego typu sytuacjach. Mówimy o lęku i o strachu. Te dwie rzeczy są troszkę różne, bo jak Państwo wiecie, strach to jest strach przed konkretną rzeczą, na przykład strach przed koronawirusem. Wiemy, jak się nazywa, wiemy, jak wygląda, boimy się koronawirusa. Lęk jest czymś innym, jest czymś bardziej ogólnym, jest czymś nienazwanym. Z biegiem czasu strach przekształca się w lęk. Boimy się czegoś, ale nie wiemy właściwie, czego my się boimy. Polecam Państwu najprostszą rzecz. Najprostszą rzecz, którą można zrobić w warunkach pandemii. To jest wyjście z domu, pójście na spacer, ćwiczenia fizyczne, aktywność fizyczna. To jest najprostsza absolutnie rzecz, ona jest o wiele lepsza niż różnego rodzaju lekarstwa. Bo jeśli przyjdzie ktoś z Państwa do mojego gabinetu i powie, że ma problem, to ja powiem, proszę Panią, proszę Pana, ja przeczytałem sporo książek na temat układów nerwowych człowieka i ja wiem, ja na tym się znam. A Pani zada mi pytanie, czy w tych książkach było napisane o moim układzie nerwowym? Anna Kowalska. No nie, proszę Panią, nie było wymienione w tej książce, nie było Pani imienia ani Pana nazwiska. A zatem, proszę Pana, na moim układzie nerwowym Pan się nie zna. Ma Pani rację, na Pani układzie nerwowym się nie zna. Kto się zatem zna na moim układzie nerwowym? Pani. A może jakiś profesor? Nie. A może jakiś lekarz? Też nie. Ja też nie. Zatem wzmocnienie tego układu nerwowego bardziej zależne jest od Pani, od Pana, niż od kogokolwiek. Co wzmacnia ten układ nerwowy? Spacer, aktywność fizyczna, ponieważ działa ona adekwatnie i celnie do możliwości Pana albo Pani. Nie jest zniekształcona żadną moją wiedzą. Nie jest zniekształcona żadną wiedzą psychologiczną, psychiatryczną, lekarską czy jakąkolwiek inną. Dlatego to jest najprostsza porada, jaką można dać człowiekowi, który się boi, który ma lęki, który za chwilę wpadnie w depresję. To jest wyjście z domu, to jest spacer, to jest aktywność fizyczna, to jest zajęcie się czymś innym. Mózg działa w taki sposób, że jeśli koncentrujemy się na chorobie, jeśli koncentrujemy się na strachu, mózg w tym samym czasie nie umie być skoncentrowany na jakiejś innej czynności. W myśl powiedzenia psychologicznego koncentracja na jednym poziomie to koncentruje inny poziom. W związku z powyższym działa on mniej więcej tak, że im więcej chorujemy, tym więcej chorujemy. Im więcej się boimy, tym więcej się boimy. Im więcej pijemy alkoholu, tym łatwiej jest więcej pić alkoholu. Im więcej jemy, tym łatwiej jest nam więcej jeść. To jest bardzo, bardzo prosta psychologia. Zatem wyjście z domu powoduje w pewnym sensie dekoncentrację od strachu przed tym koronawirusem. Ale nie mówię tego w jakiś naiwny sposób, żeby powiedzieć Państwu, że wyjście z domu jest
idealnym remedium na koronawirusa, bo tego nie chcę powiedzieć. Idealnym albo najlepszym remedium na koronawirusa jest państwa układ odpornościowy. Ale kiedy on działa sprawnie? Działa sprawnie wtedy, kiedy się nie stresujemy, działa sprawnie wtedy, kiedy jesteśmy niewystraszeni, działa sprawnie wtedy, kiedy wychodzimy z domu i zajmujemy się czymś innym, jakąś aktywnością fizyczną. Najlepsza jest najprostsza. Po prostu spacer albo biegi. Mówimy o emocjach. Gdybym ja miał powiedzieć Państwu, jaka jest dzisiaj temperatura, powiedziałbym, że jest plus 15 stopni. Sprawdzę to na termometrze, to jest bardzo proste. Gdybym miał powiedzieć, jak wyglądają emocje i jak te emocje się mierzy, to już nie jest takie proste. Ale jedno wiemy na pewno. Likwidacja emocji, likwidacja strachu nie odbywa się poprzez odsuwanie tego strachu od siebie. Odsuwanie tego strachu od siebie i walka z tym strachem powoduje zwiększenie jego. W myśl powiedzenia, że jeżeli coś na siłę odsuwamy, to znaczy, że wykonujemy pewien wysiłek, żeby to odsunąć, to znaczy, że ten wysiłek wzmacnia wartość tego elementu, który chcemy usunąć, w stosunku do którego dokonujemy tego wysiłku. Jeżeli uciekamy przed wirusem, to znaczy, że nadajemy jemu sens, albo jakiś negatywny sens. Zatem o wiele lepiej jest pamiętać o swoim układzie odpornościowym, który póki co działa bez zarzutu. Oraz żeby ten układ odpornościowy wzmocnić, wyjść z domu. Tu ktoś z Państwa pisze dobre odżywiania. Rzecz jasna, że człowiek składa się z tego, co oczywiście je. Składową człowieka jest również odżywianie. Zapewne odżywianie zdrowe albo warzywa, czyli to wszystko wysoko energetyczne, rzeczywiście jest sensowne. Ja czekam na Państwa pytania w tej chwili, bo tutaj ktoś zadał, wirusy były i będą. Dziękuję Panu za ten rozsądny głos. Dziękuję również za tą informację. Tak, wydaje mi się, że ten głos jest rozsądny. Trochę trzeba siebie rozpieszczać i nagradzać, by nie zwariować w czasie pandemii. Jak najwięcej pozytywnego myślenia, dbania o swoje zdrowie psychiczne. Rzecz jasna, tak. Tutaj przypominam Państwu, że dobrze jest być pozytywnym w jakiś realny sposób. Jak jesteśmy pozytywni realnie, jestem nie naiwnie, bo to oczywiście do niczego dobrego nie prowadzi, ale tak, rzecz jasna, ludzie, którzy są pozytywni, mają znowu zdrowszy system odpornościowy, a ludzie, którzy boją się wszystkiego, są negatywni, rzecz jasna, że ten układ odpornościowy jest słabszy. Tam było takie pytanie, czy się szczepić, czy nie. Proszę Państwa, ja na to pytanie nie umiem odpowiedzieć i nie odpowiem. Może ja wiem, że jeżeli przychodzi pacjent, który ma depresję i przyjmuje Prozac, czyli serotoninę w tabletce, to ja tylko po prostu wiem, że wtedy mózg wykrywa tą serotoninę w tej tabletce i sam zaprzestaje produkcji tej serotoniny, więc tak to jest, kiedy dostajemy serotoninę z zewnątrz. Ale nie chcę oczywiście Państwu powiedzieć, że ja sądzę, czy się szczepić, czy po prostu się nie szczepić. Tego nie umiem Państwu powiedzieć, bo nie chcę czegoś złego powiedzieć. Nie mamy pretensji do ludzi, którzy się szczepią, ale oczywiście nie mam pretensji żadnej do ludzi, którzy nie przyjmują szczepionek. Czekam na Państwa pytania jeszcze. Zobaczymy, co tutaj nam się pojawi. Tak, tutaj rzeczywiście nie umiem powiedzieć na temat tych szczepień. Natomiast z całą pewnością mogę Państwu powiedzieć, że wiedza o tym, że macie Państwo układ odporny, on przez cały czas istnieje. Tam jest całe mnóstwo różnego rodzaju broni. Ja nie będę wymieniał, jak ta broń wygląda, jakie są to przeciwciała, jak one się nazywają, bo to po prostu nie... tego jest zbyt dużo. Pytanie, co może zachwiać stabilność emocjonalną? No, widzicie Państwo, że najczęściej zaburza tą stabilność emocjonalną strach albo lęk, ponieważ powoduje
działanie nieadekwatne do wysokości tego powodu, który się pojawił. Czy tak właśnie ktoś tu z Państwa pisze, nagłe, negatywne zdarzenie albo lęk, tak? Lęk powoduje, że jesteśmy nierealni w pewien sposób. Nie mamy problem ze zrozumieniem sytuacji, mamy problem ze znalezieniem drogi wyjścia. Dlatego tak często mówimy, że głębszy oddech proszę brać, bo on uspokaja w pewnym sensie autonomiczny układ nerwowy. Ale właśnie załamany, tak, i tutaj pisze ktoś z Państwa, brak kontroli nad tym, co się dzieje, czyli kiedy jest stres, układ nerwowy się załamuje, bo dochodzi do sytuacji, że jesteśmy tak skoncentrowani na tym stresie, na naszym zachowaniu, że nie mamy kontroli tej behawioralnej, nie wiemy, co dzieje się w koło. Dlatego to dobrze jest przejść taki trening, albo trening autogenny, czy trening Schulza, który powoduje zrozumienie siebie i spadek tych negatywnych zachowań w stresie. Ale chcę Państwu powtórzyć jeszcze raz. Ten układ odpornościowy, który wszyscy Państwo macie, działa bez zarzutu. Proszę mi wierzyć, gdyby było inaczej, nie rozmawialibyśmy. I ten układ odpornościowy odgrywa najważniejszą rolę w kierunku leczenia nas z jakichkolwiek schorzeń, jakichkolwiek chorób. On właśnie po to jest. Działa on idealnie, kiedy dobrze się odżywiamy, kiedy się wysypiamy, kiedy spacerujemy, kiedy myślimy pozytywnie, kiedy uprawiamy ćwiczenia fizyczne. To jest właściwie jedyna rzecz, która utrzymuje go na najwyższym poziomie. Zaburzony jest, kiedy się boimy, kiedy są lęki, kiedy są strachy, kiedy są lęki uogólnione. Jednym słowem, kiedy przestajemy racjonalnie myśleć. Człowiek, który jest stabilny emocjonalnie, potrafi myśleć w miarę racjonalnie. Człowiek, który jest silny psychicznie, potrafi sam zadbać o swoją zaradność. No właśnie, ostatnie, tylko odpowiedź na ostatnie pytanie, wprawdzie wiem, że muszę już skończyć. A co z chorobami autoimmunologicznymi? No właśnie, czyżby brał w tym udział nasz umysł, który prowokuje nasz układ odpornościowy do samoagresji? Pytanie jest niezwykle mądre, ale chciałem Państwu powiedzieć, że ja miałem w gabinecie sporo osób ze schorzeniami autoimmunologicznymi i są to schorzenia o podłożu psychogennym. A jeżeli są to schorzenia o podłożu psychogennym, to gwarantuję Państwu, że są one jak najbardziej w zasięgu działań psychologicznych i są do wyleczenia. Pięknie Państwu dziękuję. Zapraszamy na naszą stronę. Odpowiadamy na wszelkie Państwa pytania. Jak zawsze, raz do roku było mi bardzo miło i bardzo przyjemnie z Państwem się spotkać. Życzę zdrowia i stabilności emocjonalnej.